Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na styczeń. Od razu wytłumaczę, że jak zauważycie, pewnie jestem troszeczkę w innym otoczeniu. To jest jedyne miejsce, w którym mogłam wykonać spokojnie czytania dla Was, więc po pierwsze widać statyw i za to przepraszam, po drugie jest trochę skromnie dookoła, ale myślę, że to nie ma wpływu na zawartość merytoryczną filmu. Chciałam Was również poinformować, że od stycznia wśród osób, które subskrybują, oglądają i udzielają się po prostu na moim kanale, z którymi sobie czasami rozmawiamy, dyskutujemy, będę wyłaniać raz w tygodniu taką osobę, tę osobę, dla której wykonam prywatne czytanie nieodpłatnie. Jest to związane z faktem, że dużo dostałam od Was w ogóle wiadomości i próśb różnego rodzaju. Ja nie każdą prośbę mogę zrealizować, nie jestem w stanie pomóc każdemu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jesteśmy czasami w takim etapie naszego życia, które bardzo nas doświadcza i potrzebujemy takiego wsparcia, więc w ten sposób chciałabym Wam jakoś dodatkowo pomóc. Dobra, a teraz jakby już nie przedłużając, przechodzimy do czytania na styczeń. Zobaczymy, co lwy u Was. Mamy na spodzie. Baran miał to w swoim czytaniu. Królowa Kielichów, słuchajcie. Może istotna będzie wasza własna wrażliwość, empatyczność, umiejętność zrozumienia ludzi, opieka emocjonalna nad ludźmi, troskliwość. Możecie spotkać taką osobę albo po prostu możecie takie być. Takie się stać. Nie mówię, że nie jesteście, ale wiecie, czasami mamy takie okresy w swoim życiu, kiedy bardziej wychodzimy gdzieś tam z inicjatywą zaopiekowania się innymi. I to jest Królowa Kielichów, ona ma serce na dłoni, tak? I ona tym sercem jest gotowa dzielić się z ludźmi, którzy na to zasługują, tak sobie o tym myślę. Ona sprawia, że w jej towarzystwie naprawdę czujemy się bardzo komfortowo. Mamy jakiś wybór. Okej, i papież. Słuchajcie, powiem tak. Dwie buławy, czyli konieczność dokonania jakiegoś wyboru. I teraz to może być wybór zawodowy, tak, wasz, to może być wybór prywatny, w sensie miłosny, ponieważ jest to czytanie ogólne. Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć odnośnie tej karty, to jest spróbujcie dokonać samooceny, tak? Zobaczyć własne możliwości. To jest, macie sporą wiedzę i mądrość już na to, żeby ocenić jakieś nowe perspektywy, które się przed Wami otwierają i nowe możliwości. I to jest karta, która zachęca nas do dokonywania wyboru według własnych działań. Możemy poszerzać swoje horyzonty, umacniać wstępne pomysły. Jest to dobry czas na planowanie, na ocenę i na możliwości dotyczące właśnie podjęcia decyzji. Macie w sobie pewność siebie, macie zaufanie. I czujecie, że idziecie w dobrym kierunku, w tym znaczeniu, bo później jest Rydwan, który mówi o sukcesie, o tym, że dzięki własnej determinacji, dzięki samokontroli pokonałyśmy jakieś trudności i po prostu jakaś część wysiłku już jest za nami, tak? Niewątpliwie. To wiecie, dla niektórych też może być taka chęć do odnalezienia nowego celu w życiu. I jesteście w połowie drogi, żeby ten cel realizować. Tak też może być. Natomiast ta karta też okazuje cechy osobowości, które macie w sobie, które będą Wam sprzyjać do osiągnięcia celu. Pokonywanie przeciwności poprzez zaufanie, kontrolę, tak? I to jest tak, jeśli nad czymś pracowałyście, jeśli były jakieś kłopoty, jeśli były jakieś zawirowania, to jest ta karta, która mówi o tym, że jak najbardziej można wygrać z tymi niepowodzeniami, natomiast trzeba mieć jasno sprecyzowany cel i plan działania. Okay? Pracowitość, wytrwałość, zdyscyplinowanie, wszystko jest w energii tej karty. Więc jeśli tutaj coś podejmujecie, jakieś decyzje,
odnośnie ruszenia do przodu, to będzie to od Was wymagało dyscypliny, samokontroli i zdyscyplinowania. Dodatkowo Waszym dużym sprzymierzeńcem będzie niewątpliwie Wasza ambicja, bystrość umysłu, umiejętność szybkiego takiego rozwiązywania różnych kwestii problematycznych, ale to mogą być małe i duże rzeczy, tak? To wszystko zależy od danej sytuacji. W każdym bądź razie po prostu jesteście ambitne i dążycie do tego, żeby ten cel zrealizować. Tutaj sobie coś zaplanowałyście, chcecie wskoczyć, tu dodatkowo jeszcze macie w sobie tę samokontrolę, żeby to ciągnąć, a tutaj dodatkowo jeszcze, bardzo ładne karty w ogóle, muszę Wam powiedzieć, jeśli już wybrałyście coś, podjęłyście jakąś decyzję, to naprawdę jesteście bardzo zdeterminowane, żeby ten cel osiągnąć. Kończycie energię u karty kapłan, która przede wszystkim mówi o tym, że poszukujemy we własnym kręgu osób, które mają podobne do naszych systemy wartości, tak, na przykład. To też może oznaczać kogoś, kto jest bardzo dużym tradycjonalistą, czasami męża, czasami dobroczyńcę, tak. Słuchajcie, należy przestrzegać jakichś struktur, niewątpliwie, tradycji. Jest to energia, która też daje nam spokój wewnętrzny, bo być może wśród tych struktur, wśród tych tradycji, wśród tego, co jest nam znane i co jest z nami spójne, my sami czujemy, wy sami czujecie się po prostu bezpiecznie. Możecie też czasami w energii karty papież mieć w sobie taką ogromną siłę, która powoduje, że będziecie w stanie uczyć innych miłości do siebie samych. To jest bardzo ważne, tak? Pomóc komuś na przykład w ten sposób. Tak o tym myślę. Jeszcze doprecyzuję, słuchajcie, na wszelki wypadek tego papieża. Natomiast jest to tak niewątpliwie, jakby, słuchajcie, chęć otaczania się ludźmi, którzy myślą tak jak my, mają te same wartości, z którymi czujemy się dobrze. Może będziecie szukać jakichś nowych mentorów, może jakiegoś autorytetu w jakiejś dziedzinie, tak? Dla osób, które na przykład dostaną jakąś pracę, to czasami ta karta oznacza firmę z tradycjami, firmę rodzinną. Taka bardzo, bardzo, bardzo stabilna, powiedziałabym, energia. No słuchajcie, to jakby dużo będzie się działo. Możecie naprawdę, jeśli rozpoczynacie jakieś nowe przedsięwzięcie i musicie z czegoś zrezygnować, to co jest ważne niewątpliwie, to przede wszystkim, tak sobie myślę, widząc dwa miecze, żeby oprócz intelektu jeszcze, mi się tu wszystko ślizga, oprócz intelektu jeszcze zwrócić uwagę na intuicję własną, ponieważ zobaczcie, miecz tej kobiety dotyka do księżyca, tak? I ponownie pojawia się karta, która mówi o tym, że będziecie naprawdę w bardzo dobrej, jakby to powiedzieć, formie intelektualnej, tak bym powiedziała. Marzenia zaplanowane, koniec z rozkminianiem, ruszacie do przodu, tak? Więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, moje drogie lwy. Uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.